Siema, z tej strony Elevena, to jest ponownie koszmar Elevena. Więc była przerwa z tą serią, ale tym razem to nie było z mojej przyczyny, z mojej winy i tak dalej. Chciałem to nagrywać dalej i tak dalej, ale miałem pewien problem z grą. Mianowicie, za każdym razem, kiedy odpalałem jakikolwiek program do nagrywania, cała gra albo robiła się czarna, albo program nagrywał jako czarny ekran. Nie mogłem jej nagrać w żaden sposób, miałem jakieś problemy z RPG Makerem, z tymi dodatkami, które trzeba było zainstalować. Musiałem wszystko przeinstalować od nowa. Teraz działa. Chyba działa. Wszystko działa. Wszystko jest. Okej, dobra, spoko. Jedziemy. Skończmy tą grę, bo wiem, że wielu z was narzekało, że się do tego dawno nie zabieraliśmy. Że tego długo nie ruszaliśmy. Będę musiał chwilę... No, zero pierdolówce, okej. Będę musiał chwilę tutaj się wgłębić w to, żeby wrócić sobie dawny rytm grania w... To nagrywamy, ale co? Ostatnio widzowie przysłali mi sporo fangame'ów. Co na to, żeby zrobić sobie taki maraton? Spójrz do przesiedzący szóstej. Nie, absolutnie nie. My chcemy jeszcze wyjść i zobaczyć, co się dzieje. Dobra, okej. Więc myślę, że dobrym pomysłem byłoby pójść i uleczyć. Chyba by to serka odrestaurowało. Ale nie jestem pewien. Tu nie mamy o co przejść. Komuś się na chatę wdupiliśmy. Kupmy sobie kilka tych Oj, możemy mieć problem. To jest zamknięte. Trzeba będzie do tego drugiego sklepu iść, czy coś. Dzień dobry. Cześć. Tak, siedź cicho, dobra. Dzień dobry. Co ty robisz? A, nic. To jest mężczyzna? Jeszcze raz, tak. Mężczyzna. Polemizowałbym, widząc jego zdjęcie. Ej, cholera, tu kiedyś były broń do kupienia, teraz ich nie ma. Wróć do mnie po tym, jak wypróbujesz tą bombkę. Właśnie, ja już nie pamiętam, na czym skończyłem nagrywanie, czy tutaj byłem w ogóle i tak dalej. Chyba mogło mi coś umknąć i zapisałem w złym momencie może, nie wiem. Gościu dał mi bombę. I powiedział, że mnie wykorzystał w odpowiednim czasie i nie wiem, o co chodzi. Najgorsze jest to, że nie mam pojęcia, jaką bombę chodzi. Ale nieważne, dobra. Zobaczmy resztę tych domków, bo prawdopodobnie... Nie, tam nie idziemy. To głupi jestem, zapomniałem, co tam jest, zapomniałem, kto tam jest. Dobra, aby to było otwarte chociaż. W niedzielę nie czy... No to świetnie. No to jesteśmy w dupie szatana. Ow. Tutaj nie byliśmy. Co to jest za miejsce? To się przy tym nie dało otworzyć. Co to jest? Ej! Da się też cokolwiek kliknąć? Halo? No nie mówcie, że to było zamknięte, a z drugiej strony było cały czas otwarte, że coś tam było. Nie mówcie mi nawet! Jakie chamstwo! A tam da się iść nie... To ja w sumie nie mam co tutaj robić. Ja w sumie nie mam... Nie mam możliwości, żeby po cokolwiek tutaj... Miałem się iść uleczyć? Get back. A teraz idźcie! Ku przygodzie. Ku... koszmarom. Yeah, lecisz. No to jak, nagrywamy? Ale co? Ostatnio widzowie przydały mi sporo fangame'ów. Co na to, żeby zrobić sobie taki maraton? Spowoduj to do przejścia... Przejście do noc szóstej. No dobry pomysł. O, zobacz, a to może być całkiem ciekawe. Dawaj, włącz to. Fanowska modyfikacja do SCP. Bardzo ciekawe. No co jest? O nie! Nie ma prądu! W tej sytuacji przydałby się laptop. No to dawaj go tu! Ta. Zaliczył zgon pod koniec sierpnia. O. Jaka szkoda. Ej, patrz na to, już jest pierwsza w nocy. To znaczy, że nadszedł czas. Dokładnie. Eleven, pamiętaj, co ci mówiłem. Do zobaczenia za chwilę. Okej. Shit is about to get nasty. Dobra, to do dzieła. Nadchodzimy, noc szósta. What the f... Szybko, nie mamy zbyt wiele czasu. O, to ty! Kto? A, że twórca. Dobrze się składa, mam do ciebie kilka pytań.
Nie ma czasu, zresztą nawet gdyby był, odpowiedzi musisz odkryć sam. Słuchaj, w każdej chwili może mnie stąd przegonić ostatni demon, więc skup się. Gratuluję sukcesu, naprawdę, świetnie ci idzie. Ostatni z demonów ma już... coś tyrpie. Ostatni z demonów ma już ostatnią linię obrony. Masz szansę to wygrać. Oczywiście nie jesteś sam. Podziękuj Demię Zeriuszowi za to, że ci pomaga. Indiana, z ciebie też jestem dumny. Brawo, oby tak dalej. Kończy mi się czas. Elevenie, mam dla ciebie ostateczną umiejętność. Używaj jej dobrze, a na pewno to wygrasz. Leczenie gamma, okej. Okay. Czyli mam się leczyć, dobrze. To jest jakaś sugestia, że jestem chory psychicznie i powinienem się... nie wiem, o czym mówisz. A, jeszcze jedno. Daj to Sergiuszowi, przyda mu się. Pewnie też dla niego jakąś umiejętność. Otrzymałeś drugą z kart mocy serka, okej. Okay. Czyli jednak miałem rację. Muszę już uciekać, powodzenia. Spoko. Okej, okay, ogarniam. Czemu tak długo? Jesteśmy już tak blisko. Ciekawe, co takiego dla nas przygotowali. Ding dong. Eleven i Zerek przybyli, powtarzam, Eleven i Zerek przybyli, wszyscy mają być gotowi do walki, ojeju. To nie są ćwiczenia, powtarzam, to nie są ćwiczenia. No, to już wiemy co. Hehe, jaka muza, będzie zabawnie. Wiecie, myślę, że dobrym pomysłem byłoby tu zapisać. Mimo wszystko. Okej, okay, dobra. Co na was działa? Zaraz, pomyślmy logicznie. Wieżyczki z portala to są roboty, co ich mogę zadziałać? Ogień? Na nie działało rzucanie w nich przedmiotami, czyli jeżeli bym teoretycznie... Nie wiem. Nie wiem co robić, żeby nie marnować tylu umiejętności, które mam, bo nie wiem... Nie mogłem nic dokupić, to jest ten problem. A spróbuję... Okej, okay. Weźmiemy ogień beta. Weźmiemy ogień beta, zobaczymy jak to się sprawdzi. Szał bojowy na wieżyczkę A, zdolności furia, żeby cię zatruło. Okej, okay. Zobaczmy. Miałem chwilę przerwy od tej gry, więc don't blame me. Ja nie wiem konkretnie jak tutaj to dokończyć, mniej więcej. To jest pewnie błąd, że zmarnuje te wszystkie zdolności. A może weźmiemy coś innego, bo to sobie zadziałało. Weźmiemy może atak zwykły. I furia nie zadziała, więc coś niezwykła. Tak, prawdopodobnie furia nie zadziała, no bo to jest tylko robot. Doskonałe uderzenie. Okej, to było dużo lepiej. Ile? Ile? Dobra, zdolności... zaraz, stop, zdolności... Okej, i tego weźmiemy na atak na wieżyczkę B. Spoko, zrobimy tak. Spróbujmy tak zrobić, bo wtedy... Jedna padła, teraz tylko to dobić. Spróbujmy tak, żeby nie tracić za dużo. Okej. Dobra, jest bardzo źle. Zdobyliśmy coś, co zdobyliśmy? Nie przeczytałem, zdobyliśmy coś, ja nie wiem co to jest. Teraz karta mocy serka, przecież ja tego mogę użyć. Czekaj. Serek przeżył kartę do dłoni, ding dong. Serek nauczył się umiejętności Serek Omega, takie masło maślane, nie? Dobra, co teraz zrobić? Chwila, zaraz, nie no, zapisałem się przedtem, co tutaj zrobić? Skrzynka jakaś jest, co tu jest? Znalazłeś 200 zł, spoko. Kryształ chyba nas leczy, prawda? Kryształ nas w pełni leczy, jeżeli mam rację. Więc kryształ użyjmy na sam koniec. Dobra, walczmy z nimi, bo i tak musimy tam przejść, musimy zobaczyć co tam jest. Zaraz, czy to jest złota wieżyczka? O, cholera. Jest ciężko. Jest okropnie, cholernie ciężko. Oj, nie, nie chciałem. Może być bardzo ciężko, chyba że uciekniemy. Możemy uciec, okej. Ale musimy też nasze levele jakoś chyba wzmocnić, czy coś takiego. Nie dotykaj mnie. Co to jest? Co to jest? Czy mogę to dotknąć, czy coś? Hej, co to za pokój? Ale jaja. Wygląda tak... przytulnie. Bądź ostrożny, to może być jakaś pułapka, czyli pewnie jest jakaś pułapka. Pianino! Ding dong. Nie gra. Co tutaj jest? Coś tutaj jest ukryte? Może to jest jakaś pułapka, ale...
Co to za łóżko? Co to za łóżko? Co to za łóżko? No, nie wiem. Zadajesz to pytanie trzeci raz, idioto. Hello, siedni sobie. Może to jest jakiś easter egg do czegoś, tylko ja czegoś nie kojarzę. Pomyśl chwilę, co to może być? Ten pokój nie jest taki sam z siebie, ja w to nie wierzę. Coś tutaj jest, tylko nie wiem gdzie. Może w ścianach, cokolwiek. Nie mam pojęcia. A to dziwne, że pokój znajduje się w takim miejscu. Dobra, wiem, że to nie jest sen, ale... Okej. Skrzynka. Znalazłeś frytki, super, dobra. Aaaa, nie chciałem! Możemy pominąć tą całą walkę chyba i iść tam na góry dalej, nie? Czy możemy się tutaj wrócić potem, bo to jest ważne, najpierw czytamy grę. Znajdźmy coś, żeby go zożywić, a nie tylko ten kryształ, bo... tutaj chyba nie chcemy iść, bo to jest jeszcze taki total the end. Crap! Crap! Okej, spoko. Chodź! Czemu to tak miga? Czemu? Okej. Dobra. On idzie przez stół? A przez to się da iść? Okej. Tutaj co jest? Wiedziałem. Znalazłeś małą bombkę. My teraz muszę duch pokonać, prawda? Nie uda mi się to. Absolutnie mi się to nie uda. Mała bombka, wielkość i ma znaczenia, wciąż może wybuchnąć. Nie ogarniam. A nie mogę go pominąć! Nie zrobię nic! zginę tutaj, nie ma szans. Dobra, będę musiał się cofnąć do tamtego save'a i coś z tym porobić. Ale już wiemy coś więcej. Z tego co widziałem, nic nie było. Poza tym pokojem dziwnym. Coś z tym pokojem jest nie tak. Więc jedyne co mamy zrobić chyba... spróbuj tą małą bombkę zdobyć od razu. Ojej! Na razie nie walczmy. Na razie zdobyliśmy tą małą bombkę. Powiedziałem, że na razie zdobyliśmy tą małą bombkę. I on na razie, on się będą stało. Okej, mam szansę to zebrać i uciec jeszcze stąd. No dzięki, uciekamy! Okej. Nie zatrzasnęli nas, to czekajcie, zapiszemy tą grę tutaj. Może tutaj, to będzie lepszy pomysł, okej? Dobra, widać, najwyraźniej ucieczka tutaj za każdym razem działa, ale wykorzystajmy to, żeby sprawdzić coś, co to jest. Żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jestem Purple Game Boy. To tak nie działa, RKS, to tak nie działa. Mam dużo fajnych rzeczy, chcecie obaczyć? No, pokaż. O Jezu, przepraszam, szklanko. O, genialnie! Dobra. Nóż, bardzo ostry. O, jest lepszy od mojego mikrofonu! Pistolet! Złota obroża, okej. Wygląda znajomo, dobra, rozumiem. To ja myślę, że ja wezmę nóż od siebie. Najpierw. Maczuga? Zaraz. Zaraz, chwila. Czy maczuga jest dużo lepsza od tego wszystkiego? A często buduje. Broń dystansowa, broń inna. Twój zwierzak kupowałby. To te podpowiedzi muszą coś znaczyć. Chwila. Wezmę to. Co tu jeszcze chcę? Tego mogę chcieć trochę. Dwa tylko. Frytek chcemy. Razy dwa. Tak tylko, żeby przeżyć. Uważaj, uważaj na marionetkę. Aha! On mówił serio, czy to jest tylko taki tekst? A? On mówił serio, czy to jest tylko taki tekst? Bo to jest ważne, wiecie? To jest bardzo ważne. Okej, chodź tu. Co ja zrobiłem właściwie? Dziękuję. Więc nie mam problemu z ich wymienianiem absolutnie, ale tu są jakieś tory. Nie. Uciekaj. Nie, bo najpierw musimy... Zaraz, najpierw może
poprowadzajmy te zmiany. Co? Ekwipunek, z chwila. To ma zwiększony atak. No oczywiście, że ma zwiększony atak niż mikrofon, nie? To co to jest? To zwiększa magię. To ma większą obronę, ale ma mniejsze tamto. Zostaniemy przy wisiorku, okej? Zaraz. Ekwipunek teraz tego typa. A twój skórzana obroża. Dobra, zobaczmy te skrzynki. Klucz znaleziono. Well fuck. Well fuck. Nie walcz, uciekaj. Na razie uciekajmy. Obczajmy te wszystkie skrzynki i tak dalej. Znalazłeś małą bombkę. Okej, te małe bombki to najwyraźniej mogą mi bardzo pomóc, skoro takie tutaj. Nie wy. A, ja. Mogę go teraz pokonać, bo się nie wydostanę. Dobra. Okej, niech ci będzie. Więc po pierwsze. I teraz musimy uważać, żeby na resztę nie trafić, żeby za nich się jakoś. Na razie uciekamy, potem będziemy walczyli, decydowali o tym, czy będziemy chcieli walczyć i z jaką ilością, ok? Na razie po prostu pozbierajmy wszystko, co możemy. Muszę jeszcze tamtą kartę mocy użyć, żebym pamiętał tylko. Znaleźć 100 złotych. Genialnie. Więc teraz w miarę tak jak będę z nimi walczył, w miarę rozważnie, będę mógł zbierać najlepszy ekwipunek, ok? To brzmi sensownie. I to nawet bardzo. Zajrzyjmy jednak wszędzie najpierw. Co to za pianino znowu? Demoniadę znalazłem, super, genialnie. Tutaj nic nie ma. Przedmioty, karta mocy serka, dobra, użyjmy tego. Uciekaj! Nie. Nie, stop. Purple Game Boy, dobra, pokaż, 229 zł masz, okej. Możemy coś sprzedać, możemy sprzedać mikrofon. Nie możemy? Well fuck. Spróbujmy znaleźć duet wieżyczki z Freddym, bo nie chcę walczyć z... Okej. To już bardziej, więc najpierw na początek luczenie beta. Zdolności, serek omega na wieżyczkę, zdolności pazury na wieżyczkę. Wieżyczka będzie prawdopodobnie bardziej niebezpieczna od całej reszty, ale dostała po ryju. Zdolności, okej. Nie trzeba się leczyć, bo w miarę mało obrażeń zadał, więc spoko. Dobra, rzut okularami na wieżyczkę. Serek omega na... A może nie bierzmy tego wszystkiego na razie. Też atak na wieżyczkę i pazury na wieżyczkę. Jak padnie, to wszystko przeniesie się na drugą postać, więc to nie ma problemu. Okej. Zamrożenie beta. Rzut okularami, szał bojowy, zdolności pazury. Tak zrobimy. I zobaczymy, czy padniesz. Ło! Spokojnie! Dobra. Zdobyliśmy 40 złotych, serek awansuje na poziom 9. Spoko. Więc powoli zaczniemy ich tutaj sobie wybijać, wybranych tych, najpierw tych z Freddym, potem jak się wzmocnimy, to będziemy byli dwie, wiadomo. Więc tych bijemy w miarę okej, wybijamy szybko. Co to jest? Właściwie nie zwróciłem uwagi, wygląda jak statua patrzącego anioła. Tak mi się kojarzy. Jest Freddym. Tych się wybija bardzo sensownie, bo najpierw wybijamy ciężką wieżyczkę, która bardzo szybko bije i bardzo dużo bije, a potem Freddy'ego, który ledwo co tam robi w tak zasadzie, prawda? Więc na tym trochę zyskujemy. Kupimy sobie lepszy ekwipunek i będziemy tukić całą resztę. Wybijemy wszystkich. To jest dobra rozkmina. 40 zł, Eleven awansuje na poziom 11. Myślę, że na tym poziomie powinienem zostać. Ekwipunek, serek. Weź sobie może to, bo to ci się bardziej przyda. Okej. Więc wybijmy ostatnią rzecz tutaj na tym, albo zostawmy ją na razie, powiedzmy na razie tam. Zobaczmy jak to pójdzie. Zapiszę sobie jeszcze i zobaczymy co z tego wyjdzie. Hej! Co ta wieżyczka, więc trzeba będzie bić szybko. Żegnam. Spoko, co? Dostaliśmy 50 zł, znalazł mała bombka, okej, super. Jak tam Indiana? Trzeba go wskrzesić, więc użyjmy tego. Mm,
Nie, na razie tylko tak zostawimy. Dobra, chodź. Chodź tutaj do mnie. Co by tutaj teraz zrobić? Myślę, że możemy teraz się doprowadzić do stanu marnej używalności, że tak powiem, i dobić ich tutaj wszystkich i wyjść do tego wyjścia, które nie pamiętam, gdzie było totalnie. Ale myślę, że tak możemy zrobić. Ogień alfa, szał, serek omega, no to zdecydowanie pazury, tak. Daliśmy radę, ile dostaniemy za to? 50 zł, uczy się nowej zdolności serek gamma, no troszkę rychło w czas. Okej, okay. Znaliśmy teraz, gdzie jest tamten kryształ cały. Gdzie jest wyjście? Kryształ był tutaj, okej. Okay. Nie wiem, czy ja chcę więcej cokolwiek kupować. Prawdopodobnie pożałuję tej decyzji, że tego nie zrobię. Oczywiście chcę kupić jeszcze, ale itemy zamiast... Tak. Czy chcę dotknąć kryształ? Nie, zaraz. No, najpierw zapiszmy to. Tutaj, dobra. Tak. On wszystkich ożywi, wszystkich naprawi. Super. HP mana w zrestaurowanych w 100%. Sklep. Zajdźmy jeszcze do sklepu. Tam u góry chyba były te wrota całe dziwne. Sklep, tak, dobrze, fajnie, pokaż. Dobra, co my tu chcemy wziąć? Odnawia 200 HP. Odnawia wszystkim członkom drużyny, to weźmiemy na pewno. Ze 4. Lemoniady. Weźmiemy też. Tak, weźmiemy. Losowo wziąłem, zobaczymy jak to wyjdzie. Coś czuję, że to nie będzie... To będzie okropne. Cokolwiek to będzie. Nie wdajemy się w walkę z tym już. Daliśmy wszystko, co mieliśmy. Lecimy, co tutaj czyha? Tu co? Oh, crap! Fuck. Tutaj to jeszcze nie jest koniec. Jest cały błąd, że tego kryształu dotknąłem. Ja to zrobię na sam koniec, się tam do niego wrócę, wiecie? Uciekaj. Rozejrzyjmy się, czy tutaj coś jeszcze, tu jest kolejny kryształ, okej. Więc to jest całkiem spoko. Z tym powalczymy, już okej, zobaczymy co, jak tam pójdzie. Uciekamy teraz od tamtej reszty, troszeczkę z nimi powalczyłem, git. Rozejrzyjmy się tutaj, czy tutaj czegoś nie ma jeszcze ukrytego. Okej, okay, idzie całkiem sprawnie, tylko że to jest takie mordobicie teraz cały czas, a ja nie wiem co robić dalej, co tam dalej jest. Tu już chyba chodzi o to, że są kolejne poziomy, kolejne fale i to chodzi o to, żeby to wszystko pobić bez używania swoich surowców i na każdym takim tym jest kryształ, prawda? Dlatego troszeczkę zrąbałem. No pokaż, dobra, kup. Co my chcemy? Mamy pistolet, złotą obrożę, możemy chcieć. Babeczka, wygląda znajomo, co to robi? To jest na pewno ochrona, plus 2, tu jest plus 3, tu jest plus 5. Indianie aż takiej ochrony chyba nie potrzeba, ale kurde. Chcemy więcej tego. I chyba to. Nie chcemy więcej tamtych rzeczy. Tak zrobimy, bo będziemy pewnie toczyli długą walkę z czymś. Co nie wiem jeszcze czym jest i będziemy musieli prawdopodobnie się w ciągu tej walki leczyć, więc cała reszta nam chyba nie pomoże, czy pomoże, nie wiem. Ajajajajaj. To będzie okropne. To będzie. Teraz zapis gry. Ach. Zmysł gracza szaleje, zbliżamy się do końca. Okej. Nie. Może jeszcze nie. Idźmy się uleczyć. Właśnie tak coś sądziłem, tylko zapisałem grę. No, mój zmysł gracza to tutaj jest niepotrzebny, bo sam akurat udało mi się to przewidzieć. Tak, dotknij kryształu, uleczcie się wszyscy, żyjcie wszyscy. Okej, idziemy na rzeź. Prawdopodobnie nas wybiją w setki sekundy. I to będzie chwila, jak tylko mrugniemy już dead. Więc to tyle. Tak, idziemy. Teraz. Tak. Czym ty jesteś? Nie możesz przejść dalej, twoja przygoda kończy się tutaj. Jakieś ostatnie słowa? Nie? To dobrze. Jeszcze zdążę na noc rozpusty. Golden Freddy. O, wiedziałem, że Golden Freddy, jak noc rozpusty, to już wiedziałem. Okej, atakuję wszystkich wrogów, to nie. Atakuję... Dobrze, to zrobimy tak.
Serek Omega i Furię, żeby go zatruło, zdecydowanie. Żeby to tak zadziałało. Co? Okej. Aha, ja już nie żyję. Dobra, Serek Omega, jedziesz. Dobij go. No i chuj. Chuj wielkiej bąbelki, gówno dupa sraka. Nie dam rady tego zrobić. Ta gra jest ciężka. Ja nie umiem grać w RPG, jasna cholera! Ta klawiatura już tak się rozstupiła, więc... Wiecie co, to było tyle w tym odcinku, bo siedzę tutaj już z dobrą godzinę ponad. Nie wiem co z tym zrobić. Będę musiał sporo pokombinować, żeby przy tym posiedzieć. Ja nie umiem tak w RPG grać, naprawdę. Jest ciężko, jest bardzo ciężko. Więc chyba to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Chyba w następnym odcinku skończymy tę serię. Nie jestem pewien, ale chyba tak. Na razie!